Księdze Estery 4:14 jest taki tekst: Mordochaj i jej wuj, czy stryj, mówi tak: jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skądinąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas jak ten? Mordochaj, prorok, Boży prorok, bardzo ważną rzecz mówi. Mówi tak: jeżeli ty będziesz milczała, Estero, teraz, to ratunek dla Żydów i tak przyjdzie tylko z innej strony. Ale ty i dom twój, twojego ojca, możecie zginąć. Wiecie, że Estera w dziwnych okolicznościach przyrody staje się królową. Waszti tam się wywala, bo jej się już nie chce być królową. I Estera w dziwnych okolicznościach się staje tą królową. Zwykła, prosta dziewczyna. I Mordochaj prorokuje do niej. Mówi: zastanów się, Esterka. Dlaczego ty tą królową jesteś? Dlaczego ty nią jesteś? Czemu ciebie znaleziono? Czemu ciebie akurat? A może właśnie dlatego dostąpiłaś godności królewskiej, tak? Aby przynieść ratunek. Godność królewska jest właśnie na taki czas. Godność królewska, ona nie jest na, że tak powiem, włożenie jej do skarbca. Tak jak dary Ducha Świętego nie są po to, żeby się nimi chlubić. O, mam dary. Są takie ruchy w Polsce, co się cieszą, że mają dary. Jak się tam już mówi w innych językach, jak się już tam prorokuje, to mówią: o, masz. Otrzymałeś. Halleluja. Już jest najlepiej, jak mogło być. Już mówisz w innych językach. Rozumiesz? Jak nie mówisz tam w innych językach, to jesteś gorszy. Jak mówisz, to jest już dobrze. Tak już weszłeś, czy tam wszedłeś na ten poziom w ogóle taki. Ale ani dary Ducha Świętego, ani godność królewska nie są po to, żeby je gdzieś złożyć i schować. Godność królewska jest właśnie na taki czas jak obecny, na czas przebudzenia. Chcę ci coś o tym głębiej powiedzieć. Ewangelia Łukasza 21-29. Ewangelia Łukasza 21-29. Tak. Dobrze napisałem. Nie, 22-29. Ja też na mocy przymierza przekazuję wam królestwo, jakie mnie ojciec przekazał, ja wam przekazuję. Jezus przekazał nam królestwo. Królestwo należy do nas. Królestwo Boże należy do nas. Ono nie należy do kogo innego. Ludzie mówią: Królestwo Boże należy do Boga. No, Królestwo Boże nie należy do Boga. Bo tutaj jest napisane, że zostało nam przekazane. Jak coś się przekazuje, to się już tego nie ma. Zgadza się? Królestwo Boże nie należy do Boga, tylko należy do mnie i do ciebie. To jest cholerna odpowiedzialność. Bóg, posłuchaj, strasznej prawdy. Bóg nikogo dzisiaj nie zbawia, Bóg się nie zajmuje uzdrawianiem, nie uwalnia od demonów, On tego w ogóle nie robi. To się tak ludziom wydaje, że to On robi. Ostatnio widziałem tam teraz w internecie, chyba się widzicał, wczoraj jakaś kobieta z wózka wstała i taki w ogóle: wow, Bóg działa! Naprawdę Bóg uzdrawia! Wow!
Wow! To jest żenujące. To jest żenada. Rozumiecie? To żenada jest. Co to w ogóle jest? To tak jakby człowiek się cieszył, że jest powietrze. No ja się dziękuję Bogu za powietrze, ale przepraszam, nie wprowadza mnie to w stan euforii. W ogóle uznałem, że normalną rzeczą jest powietrze. Jezus przekazał nam Królestwo. Naszym głównym celem w obecnym czasie jest prezentowanie Królestwa Bożego w naszym życiu. Co to jest przebudzenie? To jest obudzenie tego, co śpi. Wiesz, jak się budzi to, co śpi, ale przebudzenie dotyczy Kościoła, niczego więcej. Budzi się w ten sposób, że zajmuje się przynależne Tobie miejsce i zaczyna się propagować przynależny temu miejscu styl. Jest straszny deficyt królów. Jest wielka potrzeba na królów. Jest w ogóle czas na królów. Rozumiecie? Kto z Was został zainfekowany na przykład informacjami, że jesteśmy Bożymi sługami, że jesteśmy ludźmi, którzy mają wykonywać dzieła Boże i to się wszystko jakby kolebie w takim w ogóle grajdołu. To się różnie nazywa, ale to wszystko jest w takim miejscu właśnie nie króla. Rozumiecie? Jest tak strasznie bolesna rzecz, a jakby uznanie się za króla. Za króla. W ogóle, jeszcze wracając do naszego narodu kochanego polskiego, ja mam wrażenie, to taki to jest dziwny naród. Dziwny. Ja mówię, kiedyś nawet, jak jeszcze nie byłem nawrócony, to napisałem taki wiersz, czuję się jak Polska. Ja się w ogóle tak czułem jak Polska. Czuję się jak Polska, jak naród rozdarty. Ja się w środku czułem cholernie rozdarty, jakiś taki wewnętrzny. Wiecie, Polak to jest taka rozdarta osoba. Wiecie, dlaczego ja uważam, że Polak to jest taka rozdarta osoba? Dlatego, że tak. Polak strasznie broni tego, strasznie broni swojej wartości. Nie daj Boże tam Polakowi powiedz, proszę Ciebie, coś tam. Od razu Cię w mordę strzeli. Z synem naszym ostatnio rozmawiałem i opowiadałem mu, mówię, wiesz, jak byłem w Szwecji, jak kiedyś tam, mieszkałem tam w Szwecji, to poszedłem do baru, do lokalu i tam podcięty Szwed jakiś, bo oni strasznie dużo tam piją. Ja myślałem, że u nas piją się, zobaczyłem, że tam to dopiero piją. Bo tam wszyscy pijali w weekend. Tam rzadko się spotkało jego trzeźwego człowieka. U nas to co trzeźwy i pijani, a tamto człowiek. I podchodzi taki pijany Szwed do mnie do stolika. Normalnie wyglądający taki Szwed. I on mi postawił swoją butelkę piwa i mi też kupił piwo i postawił. On mnie nie zna, zaznaczam. W ogóle nie wiem, kto ja jestem, a ja nie wiem, kto on jest. I on do mnie przyszedł do tego stolika i się ze mną zakolegować chciał. Posłuchajcie, ja jestem Polak. Moja pierwsza reakcja, ponieważ ja już byłem po dwóch piwach, mówię, no złamie frajerowi nos, no przyszedł do mnie do stolika, się dosiadł, łeb jeden, mówię, wiesz, o co chodzi. A ja się dopiero potem dowiedziałem, że to u nich jest normalna kultura. Tam się dosiadają do ciebie, poznaje ci się w 5 sekund, w Polsce się nie poznajesz w 5 sekund. Rozumiesz, o co chodzi? To nie ma tak w Polsce. W Polsce to drugi człowiek, to jest wróg. Sąsiadka sprzeciwka, to jest wróg. Ja z dziadkiem pamiętam na rowerze, jak jeździłem, on mnie cały czas pokazywał. Mówi, wnucuś, zobacz, ten był w granatowej policji, ten kapuś, ten taki. Ja wszystko. Kto z kim współpracował od czasu faszyzmu. Rozumiesz? Tylko w ogóle to każdy był wróg, bo Polak to ma taką takie dziwne rozdarcie w środku.
Jak nazywasz go zerem, to od razu cię chce lać, ale on też nie wyjdzie poza pewien poziom, bo to się nie godzi. Polak to jest taki, to nie jest, to, nie jestem zerem, jestem ważny, ale ja nie jestem znowu jakiś super ważny, nie jestem jakaś ważna postać. Kurczę, to się normalnie mieli w środowisku. Nikt o sobie w tym kraju nie powie na przykład w ogóle, jestem mędrcem, jestem super, jestem świetny. Każdy tak chodzi, tak chyłkiem i tak, wiesz co, i chce, żeby go uznać za mędrca. Tak chce, żeby do niego podejść i tak go poklepać i powiedzieć, no, ty to jesteś. I to, a on wtedy, nie, nie, no wiesz, ja to nie. Tak, to jest Polak, to jest Polak. To jest taka, ta, to takie duchy są. Takie duchy. Potem to w kościele też jest. Każdy chce być poklepany, pochwalony, bo to odrzucenie siedzi w ludziach, ale że w ogóle, żeby stanąć jako ktoś, to nie, wiesz, ja jestem taki sługa Boży, taki wiesz, ja to tak wiesz, to pan tam, pan. O, to jest to. To jest takie dziadostwo. Rozumiesz? A przebudzenie, wiecie, czego wymaga? Żeby ludzie uświadomili sobie, że dostali królestwo. Wiecie, jak się nazywa posiadacz królestwa? Król! Tak? Czy nie? Posiadacz królestwa, właściciel królestwa to król! To nie jest jakaś osoba środka. To nie jest pół król i pół dziad. To nie jest przeciętny Polak. Ukryty król pro ciebie i nie ujawniający się dziad. Nie! Ja pamiętam, jak ja byłem w religii i zacząłem potem z niej wychodzić i coś, nie wiem, coś zrobiłem gdzieś na jakiejś usłudze. Już nie pamiętam, co to było. Uzdrowiłem kogoś, czy coś zrobiłem takiego. I ktoś przyszedł i uklęknął przede mną. Ludzie, tylko ja wiem, co we mnie się wtedy działo. Rozumiecie? Ja mówię, w ogóle uklęknął przede mną, a ja w ogóle wiesz. Ja nie wiem, ja byłem uwalniany chyba od jakiegoś ducha w ogóle dziada. Coś ze mnie chyba wyszło wtedy. Uklęknął przede mną. Uklęknął przede mną. Rozumiecie? Potem sobie tłumaczyłem jeszcze przez pewien okres, nie, to nie przede mną, uklęknął, tylko przed Chrystusem we mnie, tak w ogóle. Zobaczcie, jak to jest trudne do przyjęcia. To trudne jest. A ja na przykład w ogóle nie widzę problemu w Jezusie, kiedy przychodzi kobieta do Niego, w ogóle się nie zna z tą kobietą za specjalnie. Wiecie, o co chodzi? Ta przychodzi, wchodzi do mieszkania prywatnego i robi coś, co jest absolutnie niemoralne. Ona w ogóle wylewa mu olejek na nogi, kładzie mu się do tych nóg, włosami te nogi czyści. Tam jest dym, człowieku, Szymon, co jest właścicielem tego mieszkania, tak? Szymon, religijny Szymon, od razu w środku się obrusza. Od razu mówi, tak? Jezus ma słowo wiedzy, mówi, co ty tam, Szymonie, robisz w środku? Co, dlaczego ty się dziwisz, że ona mnie tutaj po nogach całuje, w ogóle, że ona mnie tymi włosami czyści? Co ty w ogóle? Jezus nie ma problemu. Tylko Jezus był Bogiem. Nieprawda. Wtedy, kiedy siedział u Szymona, nie był Bogiem. Przynajmniej nie w mojej Biblii tak jest napisane. W mojej Biblii jest napisane, że jak on chodził po ziemi, to się wyrzekł bóstwa. Pamiętacie? On był Bogiem w istocie swojej, a nie w tym czasie. On był w istocie Bogiem. On był tam normalnym, zwykłym charyzmatykiem. Ona klęczała przed pierwszym zielonoświątkowcem prawdziwym. Jeszcze nie wiedzieli w ogóle, rozumiesz, o co chodzi. Ona przed nim klęczała, ona jemu myła nogi. Dlaczego jemu to nie przeszkadzało? Powiedzieć wam dlaczego? Bo facet miał mentalność króla. Bo on wiedział, że jest królem.
Rozumiecie? Bo on przyjął to przez wiarę. On wiedział, że zostało mu przekazane królestwo. I on potem powiedział do nas, że jak ojciec mi przekazał królestwo, tak dokładnie tak samo jak ja przekazuję wam królestwo. Przebudzenie to jest przyjęcie faktu, że jest się królem i postawienie sobie tego rodzaju poprzeczki w życiu. Jestem królem. Przyjaciele, ja nie dorastam do jakiejś innej rangi. Wszystko w moim życiu, co ja robię ze swoją duszą, to ja robię pod kątem takim, tak, żeby jak najlepiej królować. Mnie się królowanie marzy. I tyle. Mnie się nie marzy coś innego. Dlatego mnie się nie marzą małe rzeczy. Rozumiecie? Ludzie mówią, mi się marzy mały, biały domek. Ja mówię, fajnie. Mnie się, mówię, marzy firma deweloperska. Bo ja bym takich domków nastawiał i bym tam nazakładał przy ciebie rodzin zastępczych. Fajnie byśmy mieli, byśmy nabudowali domków i byśmy narobili rodzin zastępczych dla sierot. Tak? Dziadowi marzy się mały biały domek. Dziadowi kalwaryjskiemu. Mentalność dziada chce mieć mały biały domek. To krudeckie. Będę tam siedział i krzał bubcie na słoneczku, przeciętny chrześcijanin. I mówi, halleluja! Panie, dziękuję ci za mały biały domek. Ja potrzebuję tylko 18 metrów kwadratowych. Się zmieszczę tam ja, się zmieści moja żona i się zmieści gdzieś tam moje dziecko na starych. Będziemy szczęśliwi, będziemy happy. Wiecie, o co chodzi? Chrześcijanin. To nie jest król. To nie król. To nie jest król. To nie jest mentalność królewska. To jest mentalność dziadowska. Weź to sobie ustal w środku. Weź ustal, to jest mentalność dziada. Bo to jest, wiecie co? Oglądanie się za własnym szczęściem. To jest wojowanie o własne szczęście. To jest krzyk o własne szczęście. Krzyk! Chcę mieć żonę, dziecko i domek. I kropka. I będę przychodził do kościoła i będę przynosił dziesięcinę. Takie coś nie robi przebudzenia. Dziadostwo nie zrobi przebudzenia. Królowie robią przebudzenie. Król to jest mentalność. Mentalność. Król jest tu. Król się tu najpierw rodzi. Jezus urodził się w domu cieśli Józefa. Okej? Jezus nie urodził się w pałacu. Jezus się urodził w jakiejś grocie, tak? Ojcem jego ziemskim był stolarz Józef, tak? I Maria jego matką była. I w ogóle kłopotliwe jego przyjście było na świat. Ja myślę, że oni o tym nieraz rozmawiali w domu, no rozumiecie, o co chodzi, no bez przesady. To się tak szybko z tego nie wychodzi. Ja rozumiem, że to przychodzi Duch Święty, okej? Okay? Przychodzi Duch Święty i mówi do Józefa, tam Duch Święty anioł przychodzi do Józefa i mówi do niego, Józef, sprawa jest taka, że to się co urodzi z Marii, to jest z Ducha Świętego i to będziesz chował teraz. No i dobrze, jest w porządku, ja nawet rozumiem, że facet to przyjmuje, tak? Tylko wychodzi jutro na podwórko. Wiesz, o co chodzi? A żonie brzuch rośnie, a żonie jeszcze nie żonie. I wiesz, i przychodzi sąsiad i mówi, co tam Józef? Leszczu. A Józef nie może przyjść i powiedzieć w ogóle, że to Duch Święty ją zacienił. Teraz weź, postaw się w miejscu Józefa, bo to wszyscy mówią, Józef. Józef miał przegrane na początku i to człowieku, jak rozumiesz, jak Polka Trampki. Oni rozmawiali o tych trudnych sprawach. Tam nie było królewskiej oprawy w ich życiu. To było normalne, zwykłe i to jeszcze w trudnych warunkach powstałe żydowskie małżeństwo. Okej? Ale w Jezusa głowie powstawała mentalność króla.
To nie w Marii głowie powstawała mentalność królowej. Marii do głowy nie przyszło, że będzie królową Polski. Maria nie wiedziała, że jest Polska. Rozumiecie? Ona nie wiedziała, że jest Polska. Ona wiedziała, że jest Filistea, Grecja. Ale ona nie wiedziała, że Polska jest. Jak powiedziała, będziesz królową Polski. Wiesz, o co chodzi? Nie. W ogóle Polski nie było wtedy. Ale Jezus wzrastał w mentalności bycia królem. I wiecie, kto zrobił przebudzenie? Jezus. To pierwszy przebudzeniowy. Ewangelia Łukasza 12:32. Ewangelia Łukasza 12:32. Nie bój się, mała trzódko, gdyż waszemu Ojcu podobało się wam dać królestwo. Nie bój się, mała trzódko, gdyż upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Strach to jest pierwszy wróg króla. W ogóle, żeby królować, to trzeba wyjść z wszelkiego lęku. Trzeba z lęku wyjść. Najpierw to się z lęku wychodzi. W ogóle nie ma króla. To nie ma takiego czegoś, jak król, co się boi. Boi się czegoś. Ja jeszcze troszkę się boję. Jestem już królem, ale trochę się boję. To jest nieprawda. Nieprawda! Zrozum to. To jest nieprawda. To teoria w twoim życiu. Jak się boisz czegoś, to nie prezentujesz króla. W ogóle diabeł nie widzi w tobie króla. Bo diabeł to tylko to, co widzi. Wiecie, o co chodzi? Diabeł nie wejdzie ci w ducha i nie zobaczy, o, on ma tożsamość w Chrystusie. Diabeł nie wie, w kim ty masz tożsamość. W ogóle przestańmy przeceniać diabła. Nie myślmy, że to jest w ogóle wszechmogący, wszechwiedzący i tak dalej. Diabeł opiera się na tym, co widzi. Słyszy tego, co jest w stanie pojąć na takim poziomie. Rozumiecie, o co chodzi? Diabeł to nawet nie jest telepata. I teraz, jeżeli człowiek nie zachowuje się jak król, a ktoś, kto się boi na 100% się nie będzie zachowywał jak król, no to diabeł go nie bierze za króla. Jaki to król? Wylękniony? Bóg mówi, nie bój się, mała trzódko. Dlaczego on do nich mówi? Dlatego oni w ogóle oni żyją w tej mentalności. Jesteśmy małą trzódką, maleńką trzódeczką. Jesteśmy bardzo maleńcy wszyscy. Little. Oni nie mają mentalności wielkości. Oni nie mówią, jesteśmy zwycięzcami, mówią, jesteśmy malutka trzódka. Rozejrzyjmy się dokładnie dookoła, żeby nam coś na łeb nie spadło. I to on ich mówi ich językiem, bo to nie w ogóle to nie można inaczej, bo to nic nie przyjmują inaczej. Rozumiesz, o co chodzi? Nie bój się, nie bój się. Upodobało się Ojcu dać wam królestwo. W to, że jest się królem, to trzeba uwierzyć na dzień dobry. Uwierzyć! W ogóle weź uwierz, że jesteś królem. A zobaczysz, w jaki sposób zaczniesz przechodzić z punktu A do punktu B. Chcesz w ogóle współpracowników do szerzenia królestwa? To przecież w ogóle, żeby mieć w ogóle współpracowników, to trzeba być prezesem. Trzeba mieć jakąś mentalność kogoś, kto jest większy. Pierwsza księga Samuela 25:10. Pierwsza księga Samuela 25:10. Mówi tak. A kto to jest? A kto to jest ten Dawid? Wybuchł. Kim jest ten syn Isaja? Wielu dziś niewolników buntuje się przeciwko swoim panom. Diabeł będzie cię chciał zawsze zdyskryminować i uznać się za buntownika. Zawsze.
Jak tylko zaczniesz wychodzić poza mentalność dziada, to zaraz ci wiesz, co diabeł włoży do głowy. Jesteś pyszny, krnąbrny i nieposłuszny prawdzie. Wracaj buntowniku na swoje miejsce. Wracaj do swojego miejsca dziadostwa. Już! Kto tu jest Dawid, syn Isajego? Nikt! Wielu jest dzisiaj buntowników, którzy buntują się przeciwko swoim panom. To jest głos Lucyfera. Rozumiesz? Dawid zaczyna iść do przodu. Zbiera ekipę. Tak? Zaczyna wjeżdżać w pogańskie wioski. Zaczyna mieć coraz więcej zwolenników, tak? Zaczyna się o nim śpiewać piosenki jako o Janosiku. Rozumiesz? I co się zaczyna dziać? Wychodzi ponad co? Ponad przeciętno. Zaczyna się mówić w kuluarach, że on podobno ma być królem. Rozumiecie? No i jak tutaj zaczynają padać słowa, że on ma być królem, tak? No to Saula zaczyna trafiać szlak. Dlaczego? Bo Saul to jest silnie zaburzona jednostka. O bardzo niskim poczuciu własnej wartości. Rozumiesz, kto to jest Saul? To duży, przystojny facet, tak? Który ma osobowość jak wiutek krasnoludka. To jest Saul. Oto Saul. Poczytaj sobie o Saulu. On był cieniuchny. Cieniuchny. Maleńkie kryzysiki były w stanie od razu kościa powalić. Rozumiesz? To był niewolnik w mentalności swojej. Saul to był niewolnik. Samuel powiedział tak. Jak będziecie wjeżdżać do jakiegoś państwa pogańskiego, macie wszystkich wyciąć do nogi. Tak? Wszystkich wyciąć do nogi. Zabrać dobra, wrócić do Izraela. Wjeżdżają gdzieś. Tak? Saul wybija wszystkich do nogi, oprócz kogo? Oprócz króla i rodziny królewskiej. Dlaczego? On się boi dotknąć króla. Bierze Agaga i go wsadza do jakiejś ciupy człowieka. I go tam trzyma. Samuel przychodzi i mówi, co tam w ogóle jest? A mówią, o tutaj mam króla i rodzinę królewską. Samuel mówi, weź otwórz to otwórz to, co tam zamknąłeś. Wyprowadza go, bierze go i mu ścina łeb. Mówi, o to, zobacz, co się robi. Prorok od razu potraktował króla pogańskiego, od razu łeb ściął. Mówi, co to w ogóle jest? O, on był królem, a to mnie to obchodzi, kim on był. A ty kim jesteś? Kim ty jesteś? Wiecie, kim on był? Dziadem w ubraniu króla. Taki był Saul. Dlatego jak zaczęło się mówić o Dawidzie, że on wchodzi w dostojność królewską, to go zaczął szlak trafiać. I diabła szlak trafia, kiedy zaczynasz wchodzić w dostojność królewską. Jak ty będziesz przeciętnym chrześcijaninem, jak ty będziesz przeciętnym członkiem zboru, jak ty będziesz przeciętnym usługującym, jak ty będziesz w ogóle przeciętny, a rozumiesz, o co chodzi, to będziesz w porządku. Chcesz mieć luźno w życiu? Bądź przeciętny. Religia ci będzie klaskać. Będą mówili, jesteś przeciętny, jesteś nasz. Razem stanowimy pewną formułę chrześcijaństwa, tak? I możemy sobie tak żyć. Jesteśmy, nazywamy się pokorni, nazywamy się skromni, nazywamy się bracia mniejsi. Taka była frakcja, słowo honoru, poczytajcie sobie w internecie. Kiedyś jedna kongregacja powstała, nazwali się bracia mniejsi. To bracia mniejsi się nazywali. Czujesz klimat? Czym to się różni, proszę ciebie, od tych troglodytów boskich, jak oni się nazywali? Taka grupa katolicka jest. To karmelici, nie troglodyci. Karmelici bosi. Troglodyci. Grupa. Czym to się różni, bracia mniejsi? Protestanci troglodyci. Rozumiesz, o co chodzi? Chcę, żebyś zobaczył, co diabła wpienia. Diabła wpienia król. Nie ktoś przeciętny. Przebudzenie zaczyna się od tego,
że odnajdujesz w sobie króla. Jestem królem. W ogóle nie daj się wybić z tego. Ja wiem, że twoja mentalność może nie dorastać do tego. Bo moja też nie dorastała. Dzisiaj dorosłem. Ja naprawdę się czuję jak król. Ja naprawdę nie czuję się jak dziad. Nie mam tak w środku. Nie mam. Nie chodzę zgięty. Mogę wszystko. Mogę spać w kartonie. Nie, rozumiesz, to nie o to chodzi, co ja mogę. Ja jestem jak szczur po wojnie jądrowej. Przystosowany do każdego środowiska. W ogóle wiesz. Nie, to nie o to chodzi, co ja mogę. Chodzi o to, kim ja się w środku czuję. Ja się naprawdę czuję królem. Naprawdę. Dla mnie żaden problem. Szata, proszę ciebie, korona, berło, rozumiesz, nie ma problemu. Zarząd, coś, rozumiesz, rząd, ministerstwo, wszystko może być. Naprawdę. Ja merytorycznie nie dorastam. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie posiadam wiedzy różnego rodzaju. Natomiast ja absolutnie jestem w stanie się wziąć za królowanie w każdych warunkach. I wiecie, w co ja wierzę? Że w ogóle ja się nauczę wszystkiego. Bo ja już mam mentalność króla. Ja najpierw łapię berło, rozumiesz, o co chodzi, a dopiero później się pytam, w jakim kraju rządzę. Tak powinien postępować chrześcijanin. Musi być najarany na berło. Bo ma królestwo. Królestwo. Czy tu jest napisane, nie bój się, ma, wszystko zostawiłem wam moje dziadostwo? No tam nie jest tak napisane. Zostawiłem wam moje królestwo. Ludzie mówią tak, wiesz, ty na siebie zwracasz uwagę, ty wzbudzasz podziw. Ja mówię, bo jestem królem, co mam wzbudzać? Co mam wzbudzać? Politowanie? Ja nie rozumiem, zobaczcie w ogóle, co to w ogóle jest. A chcieli, przepraszam pan, tak? A kto by chciał politowanie wzbudzać? No, do tych chory człowiek chce wzbudzić politowanie. Siedzi i chciałby, żeby się ktoś litował. Ja nie chcę, żeby się ktoś na tym rozlitował. Wiecie, o co chodzi? Ja naprawdę nie chcę, żeby ktoś się litował na tym. No, ja nie mam takiego czegoś, że... W ogóle ja z Bogiem tak nie mam. Nie przychodzę, bo nie mówię, zliduj się nade mną, bo ja tak nie mam z nim. Rozumiecie, o co chodzi? Nie przychodzę do Boga, żeby się nade mną zlitował. Przecież Duch Święty to jest mój starszy brat. Kurczę, ja nie. Mam Boga Ojca, ja mam, proszę ciebie, brata Ducha Świętego, brata Jezusa, w ogóle. To jest moje podejście do życia. I to się Bogu podoba. To jest postawa, która się podoba Bogu. W ogóle chrześcijanie znaleźli jakieś takie dziwne miejsce, w którym w ogóle, w które wchodzą i oni tak, ni to są zerem, ni to są kimś. Takie coś mają, takie... Takim czymś chodzą. Wiecie, o co chodzi? Tu już sufit, to głowę, żeby tam nad sufit nie, ale tu nogi wyprostowane, bo całkiem niesione i on tak chodzi. Dzwonnik z Notre Dame. Nie ma takiego czegoś w Piśmie Świętym, ludzie. Nie ma takich przykładów. Nie ma takiego czegoś. Tam jest król albo nie król. Król nie udaje, że jest nie królem. Wiecie, o co chodzi? A nie, król nie udaje króla. Bo nie ma jak. Bóg mówi, bądźcie doskonali, jak ja doskonały jestem. Bądźcie jak ja, jak ja, jak ja, jak ja, jak ja. A on jest królem. No. W ogóle wiesz, że Bóg cię zaprosił do królowania. On cię do królowania zaprosił. Zaprosił cię do bycia królem razem z nim. To nie jest w ogóle coś takiego, jak nam się wydaje, to on jest królem, my jesteśmy grupą podwładnych mu ludzi, my w ogóle tam za nim idziemy, prąd ciebie, on tam idzie, a my za nim idziemy. To nie tak, on się ciebie w ogóle na przykład o zdanie będzie pytał o coś. Ty w ogóle wiesz, że się Bóg ciebie pytał o zdanie? Masz już to w modlitwach, czy nie? Że się Bóg ciebie o coś pyta, nie? Mnie się pyta. Ktoś mówi, po co Bóg się pyta, jak on wszystko wie? No się go spyta. Człowiek, on długi mi się o coś pyta ciągle. A wiecie czemu? Bo on szuka partnerstwa. Partnerstwa.
On się podzielił tronem. To nie jest postać, która siedzi na tronie, a reszta pod tronem. Tu jestem ja na tronie, Kościół pod tronem, a tam pod Kościołem reszta. To tak nie działa. On się podzielił tronem. A to jest bardzo opresjonowane, co ja teraz mówię. To jest bardzo opresjonowana rzecz. Rozumiecie, o co chodzi? Od tysięcy lat to jest opresjonowane. To jest opresjonowane, właśnie to. A kto tu jest Dawid? Syn Isajego. Wiesz, o co chodzi? Kto to jest? A ty kim jesteś, Saulu? Nie pamiętasz? Co robiłeś? Byłeś pusty jak pepe turecki. Człowieku. 8 osłów ci uciekło, czy tam ileś. Szedłeś, człowieku, z kilkadziesiąt kilometrów za tymi osłami, czy tam za czymś, tak? A jak w namaszczenie wszedłeś, to się rozebrałeś do kołego tyłka i leżałeś. Człowieku, o. Konkretny gość. Najgorszą rzeczą jest, rozumiecie, jak się ukoronuje dziada. To jest najgorsza sprawa. Dziadowi dać koronę. Rozumiesz? Wsadzić w miejsce zarządu kogoś, kto jest w ogóle dziadem. To jest najgorsza rzecz. To w ogóle jest napisane, że jest taki pewien rodzaj pomyłki. Tu w Kaznodziei Salomona jest napisane. Jest pewien rodzaj pomyłki. Rozumiesz? Że książęta gdzieś tam w ogóle są uznani za nikogo, a jakieś patałachy, proszę Ciebie, uznani są za kogoś. To jest, i tam jest napisane, ten rodzaj pomyłki pochodzi od zwierzchności. To diabeł chce, rozumiecie, żeby dziad był ukoronowany. A z drugiej strony diabeł nie chce, aby człowiek rozpoznał w sobie króla. Zróbmy myk, znowu myk. Ukoronujmy dziada, będzie król. Nie, to nie będzie król, to dalej będzie dziad, tylko w koronie. Wcześniej nie miał korony, teraz ma koronę. Saul był dziadem zawsze. Był dziadem przed koronacją i po koronacji. Pamiętacie, co ten dziad zrobił? Jak nie wiedział w ogóle o co Kaman? Od razu poszedł do wróżbitki. Jest królem namaszczonym w imieniu Jahwe, a żeby się czegoś dowiedzieć, tak, on zatrudnia okultystkę. Jakież to znamienne. Czemu on zatrudnia okultystkę? Bo on nie ma żadnej relacji z Bogiem. Rozumiecie, o co chodzi? Żadnej. Bo Bóg jest królem. I Bóg się z dziadami nie zadaje. Jak ktoś ma mentalność dziada, to nie ma bliskiej relacji z Bogiem, tylko ma bliską relację ze swoją dziadowską głową. Taka jest prawda. I mówi, rozmawiałem z Panem, Pan mi tutaj powiedział. Mówi, co Ci Pan powiedział? Co Ci Pan powiedział? Przyklepał swoje dziadostwo Pan? No wiesz, Pan mi powiedział, bo przestawaj na tym, co posiadasz. I koniec. No i tak, jemu Pan powiedział. Przecież jemu Pan powiedział, bo przestawaj na tym, co posiadasz. I co Ty w ogóle możesz powiedzieć temu człowiekowi teraz? Jak do mnie ktoś mówi, Pan mi powiedział, no to ja mówię, no już Ci powiedział. No i koniec. Tylko który? W mojej Biblii jest napisane, wielu jest Panów. Który Pan Ci coś rzekł? Który? Belial? Do Beliala się modliłeś? Bo Pan, który jest królem, rozumiesz? On nie powie do Ciebie takiej rzeczy. Bo to dotyczy zupełnie czegoś innego. To jest nie na temat. To nie na temat Twojej pozycji życiowej. Nie na temat. Rozumiesz? Tak. Amen. Ziemia unieść nie może. Niewolnika, który zostaje królem. Szok! A to jest znamienna część religii. Rozumiecie, o co chodzi? To jest diabelski myk. Dlatego
Chcę, żebyście zrozumieli, jak ważną rzeczą jest to, co my musimy zrobić ze sobą w środku. Diabeł będzie cię chciał zawsze zdyskredytować i wsadzić w miejsce nie króla. Dopóki będzie mu się to udawało, rozumiesz, przez cały czas będziesz miał przeciętne życie. I jako człowiek mający przeciętne życie nigdy nie będziesz mógł, rozumiesz, zadziałać na poziomie przebudzenia. Ponieważ przeciętni ludzie nie robią rewolucji. Ja jeszcze nie spotkałem rewolucjonisty w historii jakiejkolwiek, który byłby przeciętnym człowiekiem. Weź sobie jakiegokolwiek chcesz tego rewolucjonistę, kogokolwiek, najbardziej bezbożnego jakiegoś typa. Rozumiesz? Przede wszystkim nie był przeciętny. To był nieprzeciętny człowiek jakiś. On był nieprzeciętny w stronę śmierci, albo nieprzeciętny w stronę życia, ale jakiś zawsze był nieprzeciętny. To zawsze był, proszę ciebie, jakiś gość, który po prostu, no, jakiś ekscentryk. W ogóle to ekscentrycy, rozumiecie, robią rewolucję. Ekscentrycy. Przeciętni ludzie nie robią rewolucji. Przeciętni ludzie chcą przeżyć. Przecież ja całe życie pamiętam, jak mówią: Artur, nie ruszaj gówna po śmierci. Jak tutaj na tej stronie ulicy coś się dzieje, to przejdź na drugą. Ty tam nie wchodź w żadne konflikty. Ty żyj spokojnie. Całe życie mnie tego uczyli. A ja potem musiałem pokutować z tego. Kurczę. A ja musiałem pokutować później z tego. Mówię: kurczę, widzę konflikt, no nie wchodzę w konflikt. Dlaczego ja w konflikt nie wchodzę? Dlaczego ja nie wchodzę w konflikt? Kurczę, czemu omijam konflikt? Czemu? I patrzę, a ja mam w głowie człowieku warownię. A ja mam warownię w głowie, kurczę. Normalnie idę, jest coś na mojej... Posłuchaj, idziesz sobie drogą życia. Idziesz sobie drogą życia. Czyja to jest droga? Twoja. Twoje życie, twoja droga, idziesz sobie drogą i tutaj konflikt jest. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, co się robi? No wchodzi się w konflikt. No, dlaczego? Bo to jest droga twoja, rozumiesz, o co chodzi? I co robisz? Rozpiszasz konflikt. No to jest normalne. Tak robi każdy normalny człowiek. Moja droga, w ciebie, na mojej drodze to się dzieje, koniec. Religia mówi: omiń, przejdź tam, ale jak ty przejdziesz tam, to tam nie będzie już twoja droga. Bo twoja droga jest przez konflikt. Ale cię nauczyli, omiń. Wiesz, czego cię nauczyli? Żebyś w zwiedzenie wchodził. Mówili: pójdź bokiem. Pójdź bokiem. Ile razy mieliście sytuację, że głosiliście Chrystusa w tym kraju, i ktoś mówi: ja też wierzę w Boga, ale nie wydzielam się tak jak ty. Nie robię z tego wielkiego halu. To jest moja prywatna sprawa. Wiara jest prywatną sprawą. Kiedyś taki ktoś do mnie mówi: ale wiara to jest prywatna sprawa. Ja mówię: wiara to jest publiczna sprawa. To jest bardzo publiczna sprawa. Prywatna sprawa to jest to, że ty masz przy. I to jest, póki do mnie nie przyjdziesz. Bo to się stanie wtedy moją sprawą. Kiedy z Agatą jechaliśmy z takim dwojgiem ludzi, podzielili się z nami informacją, że mają wszy. Siedzieli na tylnym siedzeniu naszego samochodu. Natychmiast wziąłem autorytet nad wszami. Nie lubię mieć wszy, no kto lubi. Mówi: w imieniu Jezusa, nigdy te wszy na mnie nie przejdą, to na pierwsze, na przednie siedzenie. Mówię: ustanawiam też, że jak oni z tego samochodu wyjdą, to te wszy tam zdechną, bo nie będą miały co jeść, bo nic tu nie zjedzą, takiego co moje. To co miałem zrobić? To się stało moją osobistą sprawą w pewnym momencie, no tak? Jedziesz w samochodzie i wjedziesz wszy. Idziesz przez konflikt, bo to jest twoja droga. Twoja droga, twoje rancho. Wiesz, o co chodzi? Jak ktoś wchodzi na twoje rancho, to nie udajesz, że ktoś nie wszedł na rancho, tak? Tylko ty się przyglądasz, czy to wróg, czy przyjaciel. Jak to przyjaciel, zapraszasz. Jak wróg, strzelasz. Rozumiesz, o co chodzi? Normalna sprawa. Ale nie, nas uczono: omiń to. Bądź przeciętny. Nie wchodź w konflikty. Tak postępuje dziad. A król po prostu uznaje, że to jest jego droga. Królowie robią przebudzenie.
Księga Ageusza, 2:15. Ageusz 2:15. Mówi tak. A teraz pomyślcie, zanim przyszedł ten dzień i potem, od kiedy zaczęto kłaść kamień na kamieniu w świątyni Pana. Pomyślcie, jeszcze raz, zanim przyszedł ten dzień i potem, od kiedy zaczęto kłaść kamień na kamieniu w świątyni Pana, kiedy zaczęto budować świątynię. Pomyślcie, mówi Bóg, pomyślcie. Twoje oczy muszą być zwrócone na fakt tego, że jesteś świątynią Boga. Jesteś w pewnym sensie centrum Królestwa w Twoim życiu. Ty jesteś centrum Królestwa w Twoim życiu. Nie ma czegoś takiego, że jest Królestwo, jakby Ci to powiedzieć, że tam jest Jezus, jest Bóg, jest Jezus, Duch Święty i tam jest centrum zarządzania Królestwa. I teraz Ty jesteś częścią tego całego interesu. To jest chore. Bóg mówi, zwróć uwagę na to, że Ty jesteś centrum Królestwa. Przebudzenie robią ludzie, którzy wierzą w to, że gdziekolwiek idą, to niosą Królestwo. Jestem Królestwem. Dzisiaj, jutro, pojutrze, za tydzień. Wstanę rano, jestem Królestwem, kładę się wieczorem, jestem Królestwem. Tacy ludzie robią przebudzenie. Musisz zwrócić uwagę na różnicę. W twojej mentalności nie może zostać gram dziadostwa. Musisz temu wytoczyć wojnę. Wojnę. Wiecie, król to nie jest ktoś, kto jest nie... Ja wam pokażę teraz, jak działa na przykład mentalność dziada. Mentalność dziada mówi tak, aha, to jest całkiem nieźle być królem, to jest niezła fucha. Nic nie będę robił, będę leżał i będą mi usługiwać. Tak myśli dziad. Król to jest postać, która wie, co posiada, od razu myśli o inwestycjach, od razu myśli, jak zagospodarować teren, bo to jest król. Wiecie, o co chodzi? To jest jego. Jak coś jest twoje, to nie czekasz, aż ktoś zadziała w tej sprawie. Rozumiesz? Dlatego dziad nigdy nie może udawać na dłuższą metę króla, bo to wyjdzie z niego. Dziad się położy do króla kołami i powie, usługuj tam mnie. Tak powie dziad. Usługuj tam mnie. Jestem królem, ale czego? Ty jesteś królem. Szpitala psychiatrycznego? Realny król to jest postać mająca odpowiedzialność. Jezus wzrasta jako król i on, kiedy tylko zaczyna łapać perspektywę, to mówi, ja jestem Zbawicielem, ja jestem światłością świata, ja jestem taki, ja jestem taki, ja jestem taki, ja jestem taki. Cały czas się określa. Cały czas gospodaruje, cały czas. Cały czas ustanawia. To jest król. Rozumiecie? To nie jest lepiega. Król nie rządzi ze wzgórza. Rozumiem. Król wie, co posiada, wprowadza w życie, idzie. W twoim życiu jest wielka różnica. Proszę dostrzec ją. Zobacz, że jest wielka różnica między dziadostwem a królestwem. Ja chcę Cię dzisiaj zachęcić, żebyś Ty zrozumiał, że jakby Twoja chęć bycia częścią przebudzenia, ona w pewnym sensie wymusza na Tobie pójście jakby w odpowiednią stronę. Ty musisz odnaleźć w sobie króla i rozbudować tą formułę. Ty musisz przyjść do Boga i powiedzieć, Panie Boże, ja przeklinam wszelkie dziadostwo w moim życiu. Przeklinam dziadostwo w mojej głowie.
Przeklinam dziadostwo w mojej duszy, przeklinam dziadostwo w moim życiu, przeklinam dziadostwo w moich relacjach, przeklinam dziadostwo w mojej służbie, przeklinam w ogóle wszelkie dziadostwo we mnie, wszelką mentalność dziada. Nie będę mówił, że się w tym wychowałem, że w tym żyję, że taki jestem. Boże mój, nie wiem, jak być królem. Ty możesz tak śmiało powiedzieć, ja nie wiem, jak być królem. Bo skąd mam wiedzieć? Całe życie mnie uczono, jak być dziadem. Albo udawać. Religia mnie potem nauczyła, żeby po prostu koronę miał taką papierową i... Kiedyś stoję w jednym mieście, głosimy Ewangelię, człowieka, akurat było trzech króli. Stoję na koszu na śmieci, głoszę Chrystusa, idzie człowieku, zima. Ojciec w koronie papierowej, matka i twoje dzieci w koronach papierowych. I ta matka się stuka w głowę, że ja na koszu stoję i mówię o zmartwychwstałym Chrystusie. Ja mówię, ty! Jak ty wyglądasz? Wszystko w popieszanej koronie. Ty mąż, ten mąż człowieku, rozumiesz? Bo on... Bo rodzina w papierowych koronach, mówię, ale Kongo. Diabeł tego chce. Jesteśmy porządną rodziną królów. O król to królówka, króliki, rozumiesz? Wszystko mamy, co potrzeba. Atrybuty królewskie, nic nie macie. Jesteście dziadami w papierowych koronach. Możesz miał przyjść do Boga i powiedzieć, Panie Boże, religia mnie nauczyła nosić papierowe korony. Rzygać mi się na to chce. Ten świat wtłoczył we mnie system dziadostwa. Rzygać mi się na to chce. Nie potrafię, Panie Boże. I ty wiesz co, to się tak do Boga przychodzi. Szczerze się przychodzi. Mówię, nie potrafię, ale wiem jedno, Ojcze. Dałeś mi królestwo. I tam jest kropka. I teraz jestem królem, Ojcze, tylko za cholerę nie wiem, jak być tym królem. Pomóż mi, Duchu Święty. Pomóż mi, Duchu Święty, być królem. Pomóż mi, Duchu Święty. Pomóż mojej duszy, żeby królowała. Pomóż mi. Pomóż mi zmieniać mentalność. Pomóż mi. Pomóż mi zobaczyć to wszystko, jak trzeba. Pomóż mi, Duchu Święty. On jest właśnie od tego. On nie oczekuje od Ciebie na zasadach prawa, że Ty będziesz jakiś. On mówi, przyjdź do mnie w tym stanie, w którym jesteś i razem zrobimy z Ciebie króla. Bo Ty jesteś królem, dzieciaku. Rozumiesz? Ty jesteś królem. Tylko teraz musimy to wszystko w Ciebie wdrożyć. I On jest za tym. Ja tak zrobiłem. Przeklinałem dziadostwo, mentalność dziadowską. To jest temat rzeka, bo to nie ma na to czasu, żeby to mówić, co ja robiłem w swoim życiu w związku z tym. Powiem Wam natomiast taką rzecz, że wszystkie zaburzenia, które we mnie w ogóle były, były związane z formułą dziadostwa. Bo to były rzeczy obronne, bo to człowiek się broni, siedzi w jakimś kiblu i się broni. Rozumiesz? O, porozważam jeszcze swoje problemy, porozważam pro Ciebie jeszcze swój słaby stan. Ja jeszcze porozważam, to w ogóle jest. To jest dziad. Ja pamiętam, że im dłużej rozważałem jakąś patologię, tym dłużej ta patologia była w moim życiu. Im dłużej siedziałem na tej patologii, czyli potem to ja zrozumiałem, aha, to inaczej musi być. Powiem Wam coś, nie mam czasu na dziadostwo. Nie masz czasu na dziadostwo. Nie masz czasu, żeby się bać, nie masz czasu, żeby pełznąć, nie masz czasu. Nie masz czasu na mały, biały domek i 18 metrów kwadratowych plus ogródek. Nie masz na to czasu. Nie masz czasu na prywatne kawałki szczęścia. Nie masz na to czasu. I coś Ci powiem, drobnych też nie masz. Dlatego rozumiem, że Ty obracasz grubą walutą i Ty nie powinieneś się rozdrabniać. Nie rozdrabniaj się w życiu. Ty nie jesteś byle kto. Przeciętniaczek. Nie jesteś przeciętny. Rozumiesz? Taki jak ty rozwala 1000. A jak wejdziesz w dobrą, miłosną relację, to rozwali cię we twoje 10 000. Rozumiesz? Weź. Jesteś X-men. Jesteś król. Weź zacznij się tak nazywać, że nie dosięgasz. Ja rozumiem, ja też nie dosięgałem i nikt nie dosięga. Nikt nie ma takiego gościa, który dosięga. Jezus też nie dosięgał na początku. Rozumiecie, o co chodzi? Dopiero potem zatrybił.
Zaraz powiedział, że ja nie jestem stolarz. Kurczę, co ja będę człowieku z heblem całe życie, rozumiesz, o co chodzi? To jest przesada. Idę zawracać rzeki, otwierać morza, rozumiesz, i tak dalej. Wstawać z martwych. Co ja jestem? Będę się rozdrabniał? Wreszcie zatrybił i poszedł jak przecinak! W 3,5 roku zmienił historię świata. 3,5 roku zmienił historię świata. Bez Facebooka. Rozumiem? Dlaczego? Bo odkrył sobie króla. Przecież jakie tam są teksty. W ogóle co to być? Bo to trzeba umieć po żydowsku pomyśleć tym wszystkim. To nie znaczy, że Herod tam się o ciebie pyta. Mówi, weź, powiedz temu Lisowi. Weź sobie sprawdź, czy oni rozumieli przez to. Powiedz temu Lisowi, że na razie mówi, uzdrawiam chorych i wypędzam demony jeszcze przez 3 dni. Wiesz, co to znaczy? On go wsadził w miejsce, wiecie kogo? Szkodnika. Lisem nazywano szkodnika. To był szkodnik. Weź, powiedz temu Lisowi, w ogóle to król Herod. Ale Jezus już wiedział, że on jest królem. On wiedział, że on jest królem. I powiedział, weźcie, powiedzcie temu Lisowi, tak, że jeszcze przez 3 dni mam robotę tutaj, uzdrawiam chorych, wypędzam demony, strzeszam z martwych, tak? W ogóle olał go, jak ja kocham takie rzeczy, a mnie religia nauczamy, szanuj ich, szanuj ich wszystkich. Człowieku, ciekawe, że tak w wojnę mówili, jak Hitler człowieku palił w piecach. Szanuj władzę, szanuj Adolfa, Wszelka władza od Boga pochodzi, Adolf też od Boga pochodzi. Człowieku, to banda, to religijna banda wszystko. Religijna banda. Jak zaczynasz widzieć siebie jako króla, to zaczynasz widzieć prawidłowo dobrze. I proszę Cię, nie bój się tych głupich tekstów pod tytułem wpychę się wbijesz, to Cię załatwi, to Cię pogrzebie, pycha idzie przed upadkiem. Rozumiecie? Ja słyszę, że pycha idzie przed upadkiem, proszę Ciebie, a wyniosłość ducha przed ruiną nie wiem ile lat. Cały czas nie lepiej tylko w życiu, rozumiesz co chodzi? A mnie prorokują, jak ja nisko spadnę. Ja już nie wiem, jakich ja proroków na swój temat nie słyszałem. Takie, że powinienem umrzeć dawno. Ja na złoń żyję. Nie. Dziwnie to, nie? A to teraz, wiecie co teraz robię? Teraz mnie grożą palcem i mówię, Bóg mówi, ma swój czas, Ceroński. A ja mówię, ale ja będę żył, ile będę chciał. Mówi, nie wiesz, o co chodzi? Mówi, to czytaj to Biblię. Nie krzyż na mnie, że tu się podał, mówię, to czytaj, bo ja czytam. Ja tam przeczytałem, że mówię, że źle chcę. Że mogę przedłużać mi życie. Przyjaciele, jesteśmy ludźmi przebudzenia. Róbmy to. Zacznijmy od tego, że przyjmujemy postawę królewską. Zaczynamy pracować z Duchem Świętym na tym temacie. Przychodzimy do Boga z tym i mówimy, Duchu Święty, pomóż nam, tak? Być królem, być królową. Wstańmy, proszę. Ojcze, modlimy się o to i dziękujemy Ci, że Ty nas zawsze wysłuchujesz. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty mówisz do nas. Ojcze, Ty na ten czas dałeś nam godność królewską. Ojcze, my pokornie przyjmujemy to, kim jesteśmy, to w jaki sposób nas ukształtowałeś i wyciągniemy z tego, Ojcze, wszystko. Duchu Święty, chcemy, żebyś nam pomagał w tym, abyśmy byli coraz lepszymi królami, abyśmy wiedzieli, jak to jest żyć jako królowie, abyśmy widzieli jak królowie i rozumieli jak królowie. Ojcze, przyjmujemy, że tak jest, że będzie to miało coraz większy wymiar. Amen.